To będą wakacje z awangardą. Zaczęliśmy już tym odcinkiem o protorapsach. Będą dwa odcinki o polskiej nowej awangardzie. Będzie Avant Prog i będą wakacyjne kierunki, takie jak Afrobeat czy psychodelia z Azji Południowo-Wschodniej. Ostatnio doszły mnie słuchy, że tutaj jest nuda na kanale, że są sami znani artyści i nic nie można nowego wybrać dla siebie. No to przykro mi, dzisiaj też będą sami znani artyści. W obu częściach polskiej awangardy zahaczymy o podłoże akademicko-elektroakustyczne, o jazz i o avant folk. Kryterium doboru, bo mam przesłuchanych tych płyt bardzo dużo, akurat w tym zakresie, będzie jakość. Wybrałam rzeczy, które najbardziej mi się podobają i które uważam, że najbardziej wartościowe i coś wnoszące. No i w pewnym sensie inwazyjność, żeby to gdzieś tam docierało do słuchacza i jakoś nim wstrząsało. Ponieważ na wstępie też był Mike Majkowski, to może wyjaśnimy, co to z niego za Polak, bo on się urodził w Australii, a mieszka w Berlinie. Jego rodzice wyemigrowali do Australii, a do Berlina on sam wyjechał, bo twierdził, że tam ma większe szanse na rozwój muzyczny. Natomiast o sobie mówi, że jest chłopakiem z Wrzeszcza w Gdańsku. I jak przyjechał do Gdańska w odwiedziny do babci, stwierdził, że nie ma żadnych znajomych muzyków, z którymi mógłby współpracować i jego znajomi z Berlina polecili mu Mikołaja Trzaskę. Trzaska to chyba najbardziej popularny współcześnie muzyk jazzowy z tego średniego pokolenia. Dużą popularność zapewniły mu soundtracki do filmów Smarzowskiego. Jeśli chodzi o zagranicznych artystów, współpracował z moim ukochanym Lesterem Bowie z mojego ukochanego Art Ensemble of Chicago, jak również z Joe McVie, również moim ukochanym, oraz z Peterem Brotzmanem, którego może kocham trochę mniej. No i zespół Remont Pomp, który powstał w 2004 roku przy stowarzyszeniu osób upośledzonych umysłowo w Gdańsku. No i można się domyślić, kto tam występuje. Tam faktycznie są podopieczni tego stowarzyszenia oraz pracownicy. I zaprosili do współpracy właśnie Trzaskę i Majkowskiego. I w 2012 roku ukazała się płyta Złota Platyna. A w 2016 roku ukazała się płyta nagrana również z Trzaską pod tytułem Pomp Power. Teraz słuchamy fragmentu płyty Złota Platyna. I warto zauważyć, że zespół Remont Pomp do swojej twórczości wykorzystuje takie przedmioty codziennego użytku, jak beczki, kieliszki, butelki. Remek Hanaj jest znany, bo to jest członek zespołu Księżyc. W zeszłym roku nagrał płytę Nagrania terenowe snów. Widzę, że ta płyta ma tylko 3 oceny na Rymie, w tym jedną od Hacińskiego. Haciński dał 3,5 gwiazdki. Ja nie wiem, jak ocenić ten album, dlatego mojej oceny tam nie ma. No niby to jest 4-0, ale troszeczkę mnie te skrzypce denerwują. Nie jestem fanką skrzypiec. Ale to jest bardzo ciekawa płyta do przesłuchania. Można powiedzieć, że to jest eksperymentalna elektronika, że to jest połączenie muzyki konkretnej z muzyką ludową i dark ambientem. No wybrałam fragment właśnie bez skrzypiec, taki bardziej dark ambientowy. Wszyscy fani eksperymentów elektronicznych mogą sobie w ciemno słuchać. Wypadało dać jakiegoś ziołka, oto ziołek. W projekcie Tian Lai z tej ich pierwszej płyty, lepiej ocenianej chyba Daat z 2013 roku. Ta druga płyta też jest fajna, taka łagodniejsza, bardziej etniczna. Ziołek jest znany z całej masy projektów, bo to i Stara Rzeka, i Alameda, i Inner City Ensemble,
ale Tien Lai najbardziej pasuje do odcinka. No i do tego utworu trudno się przyczepić, bo to wszystko ma ręce i nogi. To jest progresywna elektronika przeniesiona do współczesności. Jest trochę dronów, no i są takie pogłosy space rocka tam w końcówce. Tak jak do ziołkowych produkcji podchodzę wybiórczo, tak tutaj jest i element szaleństwa, no i jest precyzja. Hubert Zemler jest znany jako ten gość z LAM. Ma na swoim koncie dużo współprac, faktycznie również na przykład z panem Shy Albatros, ale solo nagrywa też bardzo fajne rzeczy i bliżej jest mi do jego twórczości solowej, mocno osadzonej w stylistyce minimalistycznej. Wykonuje utwory zarówno improwizowane, jak i w większości skomponowane. Tutaj fragment debiutanckiej płyty, która się ukazała w 2014 roku, a została nagrana półtora roku wcześniej w podziemiach pokamedulskiego kościoła na warszawskich Bielanach. Zapytany o inspirację wymienia oczywiście Steve'a Reicha, Feldmana, Ligetiego, ale też Kraftwerk i Otekr. I nie uwierzycie, ale znalazłam do niego numer telefonu w internecie. Fanki pewnie już dzwonią. O Eugeniuszu Rudniku już mówiłam w jednym z poprzednich odcinków. No to jest prekursor polskiej elektroakustyki w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia. Na starość zdążył zaznać troszeczkę sławy, bo najpierw w 2009 roku jego czteropłytową monografię wydało Polskie Radio, a w 2014 roku w wieku 82 lat wydał swoją debiutancką płytę. Tak dokładnie. Wykorzystał tam fragmenty swoich prac z ostatnich 50 lat, bo jak mówi sam o sobie, jego chłopska natura nie pozwala mu wyrzucać odpadów. No i są tam też i nowe fragmenty skomponowane niedawno w okolicach wydania tej płyty. I teraz tak, może nie nowa, bo tam zebrano nagrania z lat od 60. do 90., ale bardzo ciekawa jest płyta wydana w 2015 roku, taki mixtape z Krzysztofem Pendereckim. Płyta nosi tytuł Homo Ludens. Warto tam zajrzeć. Widzę, że ma bardzo mało ocen na Rate Your Music, aż dodałam swoją. Dla mnie to jest 4,5 i to takie bardzo mocne. Myślę, że wszyscy fani muzyki takiej eksperymentalnej, no to będzie duża gratka dla nich ten album. Och, da, jeszcze dalicio. A o ty ciora na jety jady, dy ciorena, że cierena broa, o cierena broa jady nuka. No i jest i Zimpel, moim zdaniem w swoim najlepszym wydaniu, czyli zespół Hera gra na żywo. Do obczajenia są dwie płyty, z 2011 roku Where My Complete Beloved Is i z 2013 nagrana z Hamidem Drake'iem Seven Lines. Słyszałam dużo zimpelowych produkcji i teraz tak, on nigdy nie schodzi poniżej pewnego poziomu, ale klarnet to jest taki niebezpieczny instrument. Pomijając już fakt, że mój kolega oberwał kiedyś klarnetem po głowie, tym jest bardzo łatwo przesłodzić, dlatego może się nie zachwycam wszystkim tak jak niektórzy. Ale Herą akurat się zachwycam. Zwłaszcza tutaj słychać przeniesienie afrykańskich spirituali na polskie kresy, więc no mamy nową jakość zamiast kalki z lat 70. Warto zwrócić uwagę też na wokalistkę gościnną, to jest pani Maria Bikont. I biorąc pod uwagę, z jakiej ona jest rodziny dziennikarskiej znanej od Trybuny Ludu przez Gazetę Wyborczą, aż dziwne, że nie ma hajpu na tę panią jakiegoś większego.
bo te folki, które ona promuje, zwłaszcza, że to jest też muzyka mniejszości etnicznych z naszego kraju, no to w teorii powinna być może bardziej popularna w tamtych kręgach. Mogłoby znaleźć jakiś poklask na przykład w Gazecie Wyborczej. No ale jeżeli oni tego nie promują, no to ja muszę, chciałabym zwrócić w związku z tym uwagę na płytę nagraną z Ksawerem Wójcińskim z 2017 roku. Aranż jest na kontrabas i na wokal. Piękne, długie i w zasadzie awant-folkowe przeżycia towarzyszą przy wysłuchiwaniu tej płyty. Koncertowo też brzmi to świetnie. Jeżeli będą grali gdzieś koncert, no to polecam. A my tymczasem za tydzień zajmiemy się awant-progiem z lat 70. Na razie dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Pa!